Witajcie. Nazywam się Katarzyna Pietrzyk i jestem aktorką. Zapraszam Was na krótkie warsztaty dotyczące przygotowania i interpretacji bajek i przedstawień dla dzieci oraz młodzieży. Galileusz mawiał, zanim przemówisz, obróć 7 razy język w gębie. Idąc za jego radą, zaczniemy od ćwiczeń dykcyjnych i głosowych. Kochani, tak jak muzyk musi przed występem nastroić swój instrument, tak aktor przed występem stroi swoje ciało, przede wszystkim aparat mowy. W tym celu proponuję, abyście usiedli tak jak ja teraz siedzę. Nie bardzo głęboko na krześle, ale gdzieś w połowie krzesła. Ciężar ciała powinien się znajdować na waszych pośladkach i na stopach. To jest bardzo wygodna i równocześnie aktywna pozycja. W tej pozycji przepona może pracować prawidłowo. Zaczynamy od ćwiczeń żuchwy, dolnej ruchomej szczęki. Powtarzajcie za mną. Ruszamy żuchwą na boczki. I do przodu, do tyłu. Świetnie. Język. Będziemy językiem dotykać brody oraz czubka nosa. Powtarzajcie za mną. A teraz oblizujemy dziąsła. I w drugą stronę. To samo ćwiczenie, ale wykonujemy je oblizując wargi. I w drugą stronę. Następne ćwiczenie. Uderzamy językiem o podniebienie. A teraz będziemy ćwiczyć wargi. Robimy tak zwane samochodziki. Wargi luźne. Ćwiczcie ze mną. Będziemy teraz mówić samogłoski. Bardzo proszę, szeroko otwierajcie usta i powtarzajcie za mną. A, a, e, i, o, u, e. Zwróćcie uwagę na pracę przepony. Zwróćcie uwagę na to, że małe dzieci, kiedy się rodzą, potrafią płakać godzinami i nie zdzierają sobie gardła. Nie mają żadnych kłopotów z guzkami śpiewaczymi, jak na przykład nauczyciele. Później, kiedy dziecko dorasta, zatraca tę wrodzoną umiejętność. Praca przepony jest bardzo ważna w prawidłowym oddychaniu i w prawidłowym mówieniu scenicznym. Będziemy teraz mówić bardzo proste zbitki wyrazowe. Powtarzajcie za mną i zwróćcie uwagę na pracę waszej przepony. Proszę bardzo. Ababa. Ebebe. Ibibi. Obobo. Ububu. Ibyby. Afafa. Efefe. Ififi. Ofofo. Ufufu, ifify, arara, erere, iriri, ororo, ururu, iryry, aziazia, ezieze,
Izizi, oziozio, uziuziu, izizi. Powtarzajmy dalej. Arra, erre, irri, orro, urru, irry, rla, rle, rli, rlo, rlu, rly, lra, lre, lri, lro, lru, lry, rla, lra, rle, lre, rli, lri, rlo, lro, rlu, lru, rly, lry. Będziemy mówić tede, 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 dete, 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 dete. Zaczniemy od wolnego, a później przyspieszymy. Tede, 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 dete, 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 dete. Tede, 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 dete, 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 tede, 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 dete, 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 tede, 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 dete, 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 dete. Trochę pośpiewamy. To także w ramach wzmacniania przepony. Pochylamy się do przodu. Będziemy śpiewać ma, me, mi, mo, mu, my. Zaczynamy od łagodnego, cichego śpiewu, takiego jakbyśmy śpiewali dziecku kołysankę, a następnie pochylając się do przodu, śpiewamy coraz głośniej, coraz głośniej, coraz głośniej, do momentu, kiedy zabraknie wam powietrza. Komu brakuje powietrza, ten siada z powrotem. Popatrzcie. Biorę oddech. Ma. Tutaj w dole jak najdłużej. Me. Śpiewajcie ze mną. Ma. Ostatnie my. My. Pamiętajcie proszę, aby wykonując ćwiczenia dykcyjne, zwrócić uwagę na następujące rzeczy. Ciało powinno być rozluźnione. Najlepiej rozluźnia się ciało ziewając. Możemy trochę poziewać wspólnie. Broda powinna być skierowana do klatki piersiowej, nigdy nie w stronę sufitu. A teraz powtórzcie za mną kilka wierszyków łamańców. Jola lojalna, nielojalna Jola. Butelka oetykietkowana. Butelka nieoetykietkowana.
rozrewolwerowany rewolwer, wyrewolwerowany rewolwer. I cóż, że ze Szczytna? I cóż, że ze Szczecina? I cóż, że ze Szwecji? I cóż, że ze Szwajcarii? Trzy pstre przepiórzyce przeleciały przez trzy pstre kamienice. Myślę, że jeżeli chodzi o ćwiczenia dykcyjne i emisyjne, to na dzisiaj wystarczy. Oto kilka rad, które należy zastosować przed czytaniem tekstu. Pierwsza z nich jest związana z odpowiednim naczytaniem tekstu. Znajdźcie chwilę czasu, aby przygotować sobie tekst w domu wcześniej, na spokojnie zaznaczając sobie następujące ważne elementy. W technice mówienia tekstu na scenie, tak samo jak w muzyce, wykorzystuje się te same pojęcia. Jest to pauza, a więc cisza, akcent oraz rytm. Po co akcentujemy jakiś wyraz? Akcentujemy go oczywiście po to, aby wydobyć go, bo jest dla nas ważny, istotny. Dlaczego należy zmieniać rytm? Dlatego, że mówienie wszystkiego w jednakowym rytmie jest dla słuchacza troszeczkę ogłupiające. Kiedy wydobywamy z naszej wypowiedzi jakieś konkretne zdanie, jakąś konkretną myśl, pomagamy widzowi, słuchaczowi w zrozumieniu, czemu służy nasza wypowiedź. W życiu też nie mówimy wszystkiego w jednakowym rytmie. Niektóre zdania mówimy wolniej, szeroko mówiąc samogłoski, równocześnie dając widzowi, słuchaczowi znać, to jest dla mnie ważne. Inne zdania mówimy szybciej, nie są tak ważne. To troszeczkę tak jak ze strumieniem, z różnymi strumieniami, które wpływają do głównej rzeki. A więc tekst musi być odpowiednio naczytany i przygotowany. Następnie kilka takich rad, które myślę warto zastosować, żeby pomóc sobie, aby ten występ końcowy był rzeczywiście dobry. Po pierwsze, nie pijcie żadnych napojów gazowanych. Nie pijcie soków owocowych. Starajcie się w momencie przed samym występem nie przejadać. Kiedy macie kłopoty z gardłem albo jakąś suchość w ustach odczuwacie, rozgryźcie kapsułkę witaminy A plus E albo napijcie się herbaty z cytryną i z dużą ilością cukru. Najlepsza jednak, i zawsze warto ją mieć przy sobie, jest naturalna woda mineralna, niegazowana. Najważniejsze jednak w aktorstwie jest postaciowanie, stwarzanie nowych światów. Co to jest postaciowanie? Jest to próba znalezienia dla postaci, którą się gra, jak najbardziej bogatego świata. Trzeba sobie, budując ten świat, budując świat naszej postaci, odpowiedzieć na następujące zagadnienia. Po pierwsze, oczywiście, kim jest moja postać? Jak się zachowuje? Jak mówi? Jakim mówi głosem? Ile ma lat? Wszystko to przenosi się na interpretację tekstu. Bo jeżeli ktoś jest stary i ma zadyszkę, a do tego jest schorowany i ciężko głośno oddycha, to będzie mówił inaczej niż na przykład ktoś, kto jąka się, bo taką ma chorobę. Albo na przykład kogoś, kto jest niepewny, przestraszony,
zamknięty. Albo ktoś, kto jest odważny, przebojowy, wie po co mówi i do kogo. To jest postaciowanie. Tak naprawdę to jest w teatrze i w zawodzie aktora najważniejsze. Więc kiedy budujecie swoją postać, kiedy chcecie zbudować dla niej świat, spróbujcie sobie odpowiedzieć na najważniejsze pytania. Ile ma lat? Jak mówi? Czy mówi w sposób spokojny, szeroko mówiąc samogłoski, wiedząc, co mówi? Czy mówi bardzo szybko, skracając samogłoski, w bardzo nerwowy sposób? Czy mówi raczej głośno, z przepony, niskim głosem? Czy mówi tutaj głosem z gardła, jakimś takim niepełnym, nie schodząc do rejestru piersiowego? Zastanówcie się także, czy to jest osoba, która ma w sobie duży zasób energii, czy mały. Czyli mówiąc kolokwialnie, czy jest osobą energiczną, czy raczej spokojną i wycofaną. Czy jej sposób mówienia jest na przykład elegancki, czy raczej bezczelny. W tekstach, nad którymi będziecie pracować, występują dwie charakterystyczne postaci. Jedna z nich to kot o imieniu Tola oraz pies o imieniu Urwis. Mają zupełnie różne energie. Tą różnicę właśnie należy wydobyć. Urwis jest typem społecznika. Jest go wszędzie pełno. Jest energiczny, zdecydowany, bardzo szybki. Tola ma zupełnie inną energię. Mówi bardzo elegancko, wolno. Ma zupełnie inne podejście do pewnych spraw i zagadnień. Ciekawe jest to połączenie. Teatr lubi takie kontrasty. Pracując nad postacią, warto także zwrócić uwagę na to, czy można by było tę charakterystyczność postaci podkreślić za pomocą małej charakteryzacji. W tym celu zapraszam Was do garderoby. Pokażę Wam, jak za pomocą zwykłej kredki do oczu, czarnej kredki, można wykonać kilka prostych charakteryzacji, które myślę, że pomogą Wam w postaciowaniu. Cechaj. Cechaj. Możesz mi odpowiedzieć na jedno pytanie? Spytała znienacka Tola. Oczywiście, Tolu. Pytaj, o co chcesz? Odparła pogodnie małpka. Przychodziłaś do nas codziennie. Codziennie pomagałaś przy noszeniu drewna, nalewaniu wody czy podawaniu narzędzi. Czy jednak w godzinach, w których tu byłaś, nie powinnaś być w szkole? Dopytywała Tola. Tak, powinnam, ale nasza szkoła jest zamknięta, odparła małpka.
Dlaczego jest zamknięta? Przecież nie macie teraz wakacji. Nie mamy, ale nasza nauczycielka zachorowała i wyprowadziła się do rodziny poza slumsy. Była bardzo mądra i kochana, a tu, do slumsów, inni nauczyciele nie chcą przychodzić. Niektórzy mają za daleko, inni pewnie trochę się boją. Ojej, ale czy nie możesz pójść do innej szkoły? Obok naszego domu są chyba dwie. Musiałabym dojeżdżać autobusem. To jest za daleko i za drogo. Oszczędzamy pieniądze na jedzenie, toaletę i wodę. Sama wiesz, że w slumsach za wszystko trzeba płacić. Nawet za toaletę. Rozmowa z małpką zasmuciła Tolę i przez cały wieczór nie dawała spokoju. Przecież musi być jakiś sposób na to, żeby mieszkające w slumsach dzieci mogły chodzić do szkoły. Przez cały wieczór Tola dyskutowała z Urwisem i innymi wolontariuszami na ten temat. Wspólnie chcieli znaleźć rozwiązanie problemu. Chcieli pomóc Cecha i pozostałym dzieciom. Wreszcie Leo wpadł na wyśmienity pomysł. Nazajutrz, z samego rana, dookoła domów zgromadziło się bardzo wiele osób. Wszyscy chcieli zobaczyć, jak wyglądają nowe mieszkania. Lew Leo, Urwis, Tola, Słonik, przyszli mieszkańcy domów oraz wolontariusze ze slumsów stanęli ramię w ramię. Słonik zatrąbił głośno, dając w ten sposób znak, że Leo może zacząć przemawiać. Kochani, zbudowaliśmy 6 nowych, wygodnych i bezpiecznych domów. 5 z nich trafi do rodzin, które od dawna o to prosiły. Ale dzięki waszej pomocy i współpracy udało się wybudować 1 dom więcej niż planowaliśmy. Proponujemy, żeby za waszą zgodą 1 dom przeznaczyć dla osoby, która tu jest bardzo potrzebna. Osoby, która pomoże wszystkim dzieciom mieszkającym na terenie slumsów. Dla waszej pani nauczycielki. Szkoła znowu będzie mogła być otwarta, a dzieci będą mogły wrócić do nauki. Tak, tak, doskonale. Świetny pomysł. Dziękujemy, że o tym pomyśleliście. I tak grupka zakończyła projekt. Wolontariusze zyskali nowych przyjaciół i cenne doświadczenie. Mieszkańcy slumsów zaś bezpieczne domy, łatwiejszy dostęp do wody i nauczycielkę, która pomoże dzieciom z najbiedniejszych obszarów miasta odmienić swoją przyszłość. Kochani, bardzo dziękuję za dzisiejsze warsztaty. Mam nadzieję, że w jakiś chociaż małym stopniu udało mi się pomóc wam w przygotowywaniu tekstów, bajek dla dzieci, dla młodzieży. Pomagajmy sobie. Dziękuję. Do zobaczenia.